Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. No i po malutkiej przerwie wracamy również z filmikami z Dragon Heir Silent Gods. Tym razem zajmiemy się tematem banerów, czyli dosyć ważnym tematem. Tak naprawdę mogłem coś nagrać wcześniej, z tym, że wspominałem wam, że nie grałem na becie, więc też nie wiedziałem dokładnie, o co chodzi. Tylko tak z opisów, teraz już mniej więcej się zorientowałem i mogę po prostu nagrać lepszy filmik, bardziej wartościowy. Także na tym filmie zajmiemy się banerami i gdzie powinniście pulować, czy powinniście się interesować tymi banerami takimi tygodniowymi, czy tam 10-dniowymi, zależy ile one trwają. W każdym razie, czy powinniście pulować na tych banerach, gdzie możecie sobie wybrać postać, czy raczej trzymać się tego głównego banera. Także pierw przejdziemy sobie tutaj. To działa w ten sposób, że mamy kilku bohaterów do wyboru, tutaj jest 9. I załóżmy, że ja wybiorę takiego oto krasnoluda. Wybaczcie, że nie będę wszystkich nazw postaci podawał, bo jeszcze wszystkich nie znam na pamięć, bo jest ich dużo. I w większości nie mam legendarnych, jak można się spodziewać. Także jeżeli wybierzemy sobie tutaj postać, to po prostu będziemy mieli zwiększoną szansę na otrzymanie tej postaci. Ale, no i to właśnie ale jest bardzo, bardzo ważne. Za 35 przywołań na tym banerze dostaniemy gwarantowaną legendę, z tym, że to nie zawsze będzie ta legenda, którą sobie wybraliśmy. Więc ktoś mógłby sobie pomyśleć, że przygotuje 35 pomarańczowych kostek, wybierze sobie krasnoluda i tego krasnoluda otrzyma. Nie, przy pierwszym przywołaniu, przy pierwszej legendzie nie ma zwiększonej szansy, czyli jeżeli dostaniecie legendę za 35 samona lub wcześniej nawet za pierwszego, to będzie całkowicie losowa legenda z tych 9 tutaj, które widzicie. Dopiero przy drugiej legendzie będziecie mieli zwiększoną szansę dwukrotnie na legendę, którą wybraliście. Jeżeli wyciągniecie legendę po raz drugi na tym banerze i nie dostaniecie krasnoluda, to wtedy szansa wzrasta do 4 razy. Jeżeli znowu nie dostaniecie legendy, to do 10. Jeżeli po raz kolejny będziecie mieli pecha i nie dostaniecie wybranej legendy, to szansa jest 20-krotna wtedy. No i to oznacza, że 35 kostek nie wystarczy na ten baner. Minimalnie to powinno być 70, ale żeby być pewnym, to powinniście mieć przygotowanych kostek jeszcze więcej. Bo tak jak mówię, nie ma pewności, że nawet wydając 150 kostek dostaniecie postać, którą sobie tutaj wybierzecie. Zwłaszcza przy pierwszej legendzie. Pierwsza legenda jest zawsze losowa. Spośród tych 9 nie ma żadnej absolutnie zwiększonej szansy na postać, którą sobie tutaj wybierzecie. I można tylko raz wybrać taką postać. Później już na banerze nie można wybierać właśnie drugiej postaci. Jeżeli traficie krasnoluda, to sobie nie wybierzecie nagle Ripekasa i tak dalej, i tak dalej. I nie można tego zmieniać, jeżeli wybierzecie, nie? I teraz, jeżeli sobie wejdziecie w eventy, czyli tutaj, to zobaczycie, że takich banerów jest mnóstwo. One pojawiają się i znikają praktycznie do końca tego sezonu. Będą się pojawiały i każda pula jest inna. Zawsze jest to 9 bohaterów, z tego co widzę, legendarnych. Tutaj mamy Gulendę. Jeżeli już bardzo chcielibyście przywoływać jakieś postacie koniecznie na tych banerach, to skupcie się naprawdę na bardzo dobrych postaciach typu Felosia, typu Kryzos tutaj jest na przykład bardzo dobrą postacią, Gulendę jest bardzo dobrą postacią, nie przywołujcie losowo, Auder jest bardzo dobrą postacią, Ripekas, Ergander, Phil, to jest w ogóle dobry baner, jakby nie patrzeć, bo tutaj jest dużo fajnych postaci. Z tym, że tutaj od razu mówię, że ja odradzałbym w ogóle losowanie na tych banerach w pierwszym sezonie zwłaszcza. Już wam mówię dlaczego. Otóż jeżeli zrobicie na przykład 30 samonów na takim oto banerze, no to pity nie przechodzi. Pity to jest tak jakby łaska, tak, współczucie. Czyli jeżeli użyjecie 34 kostek i nie dostaniecie żadnej legendy, to 35 samon będzie gwarantowaną legendą zawsze. Z tym, że jeżeli zrobicie na tym banerze 30 samonów i ten baner zniknie i przeniesiecie się później na ten baner, to te banery mają oddzielne liczniki, czyli te 30, które zrobiliście na tym banerze, przepada i nie będziecie mieli ich tutaj. Dlatego tych banerów nie poleca w tej grze praktycznie nikt i bardzo dobrze. Ja bym polecał skupić się tutaj na tym banerze, ponieważ on zawsze daje jakieś bonusy. Wcześniej mieliśmy za 80 gwarantowaną legendę, teraz mamy różne scrolle, esencje i tak dalej, jeżeli przywołujecie, i później po miesiącu pewnie będzie znowu coś. I nawet jak zrobicie te 80 na początku, to ten baner nie znika. To jest baner, który zawsze będzie w grze, taki absolutnie podstawowy. I tutaj też przy 35 samonie zawsze będzie gwarantowana legenda losowa. Z tym, że tak jak mówię, no tutaj musielibyście zrobić ponad 100 kosteczek minimum, jak dla mnie, żeby dostać postać, którą chcecie. A i tak nie będziecie mieli pewności. Nawet jak użyjecie 150, to nie macie pewności, że dostaniecie tę legendę, którą wybierzecie. Bo to nadal będzie RNG, będzie zwiększona szansa na postać, którą chcecie, ale nie macie pewności, nikt wam nie zagwarantuje, że tę postać dostaniecie. A tutaj ten baner to po prostu zwykły baner. I tak samo PT nie przechodzi licznik pomiędzy banerami, czyli PT
licznik z tego banera, nie przejdzie na kolejny baner z tymi postaciami 9 do wyboru. Każdy taki baner ma osobny licznik całkowicie i dlatego te banery są nieopłacalne. Widzę chyba tylko dwa przypadki, dlaczego mielibyśmy przywoływać na tych banerach. Pierwszy przypadek to oczywiście duża ilość pieniędzy i po prostu wasza chęć wydania na grę. Jeżeli macie bardzo dużo pieniędzy i chcecie wydawać duże sumy, no to jak najbardziej możecie sobie tutaj przywoływać, bo możecie wyciągnąć postać, którą chcecie. Wiadomo, jeżeli ktoś dostatecznie dużo wyda, no to na pewno dostanie postać prędzej czy później. A drugi przypadek to tak naprawdę po jednym sezonie, po paru sezonach. Jeżeli macie już bardzo dużo legend w grze i brakuje wam jednej konkretnej, bardzo silnej, którą bardzo chcielibyście dostać, no to sobie odkładacie tam wtedy z 200 kostek przez kilka sezonów prawdopodobnie, no i wtedy przywołujecie postać, którą chcecie, bo wtedy macie pewność, że ją dostaniecie, no w końcu, jeżeli będziecie przywoływali, w końcu taka postać wpadnie, ale tak podsumowując, żeby nie przedłużać, bo się troszkę rozgadałem, ja polecam przywoływać na tym zwykłym banerze Heliolite Summons, tutaj polecam przywoływać, bo tak naprawdę tamte banery nie mają za bardzo sensu. Zauważcie, że jest bardzo mało czasu, żeby zrobić tamte summony, więc też ciężko by było dozbierać. Do tych banerów trzeba przyjść już przygotowanym, już mieć odłożone kostki i tylko wtedy opłaca się na nich przywoływać. Ale tak jak mówię, dla każdego gracza nowego jest pierwszy sezon, więc praktycznie każdy jest nowy. Każdy powinien przebywać na tym głównym banerze. Przynajmniej według mojej osobistej opinii oczywiście, bo opinie mogą być różne i ktoś może was namawiać na tamte banery. Ja zdecydowanie polecam ten baner. Jeżeli macie swoje opinie, jakieś inne na ten temat, czy jakieś spostrzeżenia, czy coś w tym stylu, to śmiało możecie w komentarzach o tym napisać. Ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.